Run. Witajcie w kolejnym odcinku Debit Talk, tym razem bardzo nietypowo, chociaż już pewnie zdarzył się taki wcześniej, ale bez pudełka dlatego, że dostałem buty bez takowego. Jeśli oglądaliście niedawne filmiki na tb.pl, to wiecie, o co chodzi. Przed nami dość wyjątkowo, bo przed, nie tyle przed premierą, co przed momentem, kiedy pojawią się one w sklepach oficjalnie, najnowsze Nike Hypervenom Phantom 3 DF. Dlaczego tym razem mówię DF? Przykładam taką wagę do tego szczegółu. O tym jeszcze sobie powiem, chociaż wielu z Was też już wiem. Woreczek wygląda tak. Pewnie będzie z nami przez bardzo, bardzo długo w różnych kolorach. Nowe Hypervenomy, mamy tutaj takie rąby. Znane skądinąd z Magista Opus 1, tak mi się kojarzą. Ale dobra, nie odchodźmy od tematu. Byłem w Monachium na premierze najnowszych Hypervenomów. Wiele materiałów z tego wydarzenia zobaczycie na kanale tp.pl. Po raz pierwszy chyba pokazuję buty trochę używane, raz je miałem na nodze i przyznam się, że dzisiaj już lecę na trening, by tylko testować najnowsze korki i na szybko to nagrywam. Miałem je raz na nodze podczas takiego treningu, który Nike nam zorganizowało z kilkoma trenerami, no i oczywiście mi rozlałem klozę, ale to też znajdziecie online. Mówimy sobie tutaj oczywiście, no niezła sprawa teraz. Wypałem buty skarpetkami, żeby ładnie wyglądały na zdjęciach wcześniej. Sorry za to. Skarpetki też rzeczywiście pod kolor od Nike dostałem. Najnowsze Hypervenom 3. Najnowsza generacja, trzecia generacja. Wiele oczywiście modeli. Premierowa kolorystyka. Jeśli oglądacie ten filmik dużo, dużo później, chociaż wielu z Was pewnie go zobaczy zaraz po upublicznieniu, but ten został wypuszczony w styczniu 2017 roku. Na tą chwilę oczywiście najnowszy model amerykańskiego koncernu. Trzecia generacja, trzecia edycja, druga z wysokim kołnierzem. I może zacznijmy od tego, dlaczego powiedziałem o nim DF. Dlatego, że w tej generacji nie będzie już finiszy. Finisze zostaną nazwane Phantom i jedne Phantomy od drugich będą odróżniały się właśnie literami DF. To jest DF, a DF to jest oczywiście Dynamic Fit Color, czyli ten kołnierz zwany popularnie w Polsce skarpetą. Dobrze, teraz powiem trochę o tym, jakie są zmiany w stosunku do poprzedniej generacji, bo była ona na rynku dosyć długo i pewnie wielu ją miało, wielu to zaciekawi. Jakie jest Twoje wrażenia pierwsze zdradzę? Ciekawe, jak to jest, że mózg robi takie figle płata. No i ogólnie co tu mi się nasunie, pewnie parę rzeczy, jak to zawsze bywa, też zauważę, szczególnie, że tych butów nie mam w ręku za długo z nimi nie obcowałem. Dobrze, więc zacznijmy sobie może od kołnierza, jest on oczywiście tutaj, jak widać, z zewnętrznej strony trochę niższy, po wewnętrznej wyższy. No może fajnie, ja czasem nie wiem, czy też Wam się tak zdarza, mam nadzieję, że nie. Jak sobie próbuję tam jakieś triki robić, to się nieźle walnę w kostkę i no lepiej, że to tutaj jest, niż by miało nie być, chociaż boleć i tak będzie. Wiadomo, że Nike musi trochę zróżnicować te modele między sobą, no i to jest jeden z takich elementów zróżnicowania. Nie upatrywałbym się tutaj żadnej wielkiej filozofii w tym, no po prostu zrobili to trochę inaczej, tak to wygląda. Jeśli już jesteśmy w Flyknit, czyli tej włóczce, no to tam designer z Nike mówił, że jest to pierwszy Hypervenom wykonany tak w całości z włóczki. No miał rację, ponieważ tutaj mieliśmy takie dodatkowe paski, dodatkowe zgrubienia, które są jedną z większych różnic pomiędzy dwoma generacjami. Tutaj już ich nie mamy. Cała cholewka wykonana jest z Flyknitu, pokrytego oczywiście Nike Skin. Dokładnie tak samo jak mówiłem w przypadku Magista Obra i w przypadku Mercurial Superfly. To co się powtórzy jeszcze z Magista Obra 2, oczywiście drugiej generacji, to, że tutaj te rąby wystające, te wszelkie nierówności, które tutaj sobie idą między włóknami Flyware oraz tutaj, które okrywają całą tą przestrzeń, one również wykonane są bodajże, mam nadzieję, że Was tutaj nie okłamuję, jeszcze dojdę do tego i potwierdzę, ale też z Flyknitu, który jest jakby uszyty tutaj na górkę. Te rąby, te nierówności mają bardzo, bardzo różną wielkość. Tutaj wiadomo, w tej strefie, gdzie prowadzimy piłkę, są one trochę mniejsze po to, żeby było ich więcej, po to, żebyśmy czuli w większym natężeniu, jak ta piłka się po nich przesuwa, przez to lepiej też czuli piłkę. Tutaj znowu są większe po to, żeby piłka sobie nie tyle tutaj ładnie siadała, ale ładnie, znaczy nie siadała przy przyjęciu, ale siadała przy szczale z prostego podbicia i w takich wrzutkach, które tutaj wiadomo, tak trochę bokiem wewnętrznym, takim płaskim uderzeniem wykonujemy. W recenzji Hypervenom Phantom 2 ja wspominałem, że właśnie ten element gry, takie długie podanie, bardzo fajnie tutaj jest odczuwalne w przypadku Phantomów, ponieważ jest ta przestrzeń duża, te asymetryczne sznurowanie, które tutaj sobie odchodzi. Tutaj po prostu piłka fajnie siadała.
Ja oczywiście grałem w nich z 40 minut i jeszcze nie mam tego odczucia, wydaje mi się, że będzie to podobnie. Co natomiast nie będzie podobnie i będzie na plus, to, że widzimy, że but ten tutaj Phantom 2 był wyżej. Zresztą wiecie co? Phantom 2. Tak się składa, że mi się waleją pod nogami. Może trochę zakurzone będą. W każdym razie ta wersja skórzana z TechCraftPaku, która to pokaże, że tutaj ten czubek był taki wyniesiony w górę. Chociaż ten TechCraftPad jest trochę też nie najlepszym przykładem. Syntetyki były normalne, lepsze. W każdym razie tutaj ta przestrzeń nad palcami była znacznie wyższa niż tutaj. Tutaj jest taka mięciutka, przez co z przodu już but się znacznie lepiej do naszych palców przystosowuje i to jest na plus. Drugim plusem jest to, jak zrobiono Flywire, z kilku powodów. Po pierwsze, dokładnie tak samo jak Superfly, każde sznurowadło ciągnie za sobą dwie osobne, niezależne tutaj kable. Tak to Nike mówi po angielsku cables, powiedzmy, że po polsku też kable. Przez co każde zaciągnięcie sznurówek sprawia, że ten but coraz bardziej, coraz lepiej przylega do naszej stopy i ją stabilizuje. Poza tym, o czym ja mówiłem, o Flywire. Aha, no sposób, w jaki to zrobiono, bardzo podobny do wielu butów biegowych, że te kable sobie tutaj tak wystają. Jeśli byśmy wyciągnęli sznurówki, musielibyśmy przepleść z powrotem przez obydwa oczka, je połączyć. Przez to tutaj ta powierzchnia jest jeszcze bardziej gładka. Nie ma tych wystających elementów. Lepiej piłka siada, wiadomo, te sznurówki są płaskie, tutaj zminimalizowano to. Mam nadzieję, że nie będzie się zdarzać, chociaż jak ktoś no, bez głowy totalnie do tego podejdzie i pewnie będzie mocno na hama ciągnął, chociaż nie miałoby to za dużego sensu, bo to za bardzo by uciskało stopę, to pewnie pourywa te kable, no ale to już jest kwestia oleju w głowie. Usztywnienie tylne, takie trochę dwuczęściowe, ale zaraz wam to wytłumaczę. Wewnętrzne oczywiście, trzeba powiedzieć, że wewnętrzne, które sięga sobie gdzieś tutaj dotąd. Jeśli chodzi o to trzymanie stopy, to w środku mamy też oczywiście na tej przestrzeni, ja równo prowadzę palce w środku i na zewnątrz, tutaj biegnie pianka, natomiast tutaj ona już się kończy, tutaj nie ma, jest tylko taki kołnierzyk. Taki sam jak i w butach, które by były niskie, po prostu coś w środku musi być, co nam jeszcze dodatkowo stabilizuje. Mamy tutaj ten element, nie należy go traktować jako zewnętrzne usztywnienie, ja miałem te buty tak jakby w częściach. I to jest ten element tutaj, ten plastik, który zachodzi, on jest dosyć luźny, oczywiście każda najmniejsza dodatkowa warstwa usztywnia, stabilizuje, nie jest to tutaj główny element odpowiedzialny za tą stabilizację pięty, no ale grosz do grosza będzie kokosze, tak samo warstwa do warstwy będzie dobry but, przynajmniej w jakimś tam zakresie. Dobrze, co by tutaj jeszcze wam wymacać i powiedzieć? Na pewno zaproszę was na recenzję, która no, gdzieś tam w niedalekiej perspektywie, w niedalekiej, zależy jak treningi, jak kontuzje i takie rzeczy, się pojawi. Wewnątrz jeszcze możemy sobie sprawdzić, nie ma tutaj żadnych dodatkowych warstw, jest tylko tutaj na tej przestrzeni, tu się zaczyna jakaś taka cieniutka dodatkowa, ale nie żadne takie wyściełanie, jakaś wata, coś takiego. W odczuciu takim z gry już wam powiem, że znacznie bardziej takie smukłe, lekkie, przylegające się wydają Hypervenomy. Wręcz powiedziałbym, że to są takie Superfly ze zmienionym tutaj charakterem tej przestrzeni, tej cholewki. Mniej rozciągliwe, bo jednak te Superfly, one tutaj może poprzez jakieś rozwiązanie związane z tymi rowkami, które tutaj są, tymi paskami, ale jakby tak lepiej jeszcze dostosowują się do przodu palca, chociaż tu już jest oczywiście absolutnie tam najwyższa półka. No nie, coś takiego, że mówię, że one Superfly'e są lepsze, Phantomy gorsze, trochę inne podejście, po prostu tak samo jak z tą budową cholewki. Wizualnie mnie się podobają, chociaż wiadomo, że tą startową kolorystykę już wiele razy na przeciekach widzieliśmy i się opatrzyła, ale ja takie kolory lubię. No i podeszwa nawiązująca trochę, po części mamy tutaj układ kołków taki po wewnętrznej, nie po zewnętrznej stronie, a to jest bardzo, bardzo słuszne i potwierdza to, co często mówię. Po zewnętrznej stronie mamy podłużne, po wewnętrznej owalne, tutaj tak poprzedzielane, zwiększające pewnie elastyczność. Faktycznie podeszwa jest bardzo elastyczna, co też dało się zauważyć, jest znacznie w odczuwanie cieńsza niż Phantom 2. Może nie tak cienka jak Superfly, ale cieńsza. Dlaczego tutaj są podłużne? To już tak tłumacząc wam, na czym polega budowa butów piłkarskich, a przynajmniej na czym powinna i dlaczego tak się powinno robić. Jak hamujemy, to hamujemy oczywiście kładąc nogę tak, prawda? I dlatego te tutaj kołki są podłużne, żeby na większą przestrzeń rozkładać to przeciążenie, które powstaje. Tak samo zmieniamy kierunek biegu, to stajemy tą stopą, prawda? Taki ruch robimy i tu się wybijamy. I tutaj te ścianki tych kołków lepiej przekazują tą naszą siłę wkładaną w te ruchy na podłoże, niż robiłyby to kołki owalne, po których tutaj, przez to, że one są okrągłe, to
trawa by się prześlizgiwała, prawda? Nie są one tak wydajne. Z kolei, kiedy robimy jakieś skręty, to znowu zazwyczaj cały ciężar ciała ląduje tutaj, na tym kołku, na tych... Dziwne, że tutaj ten jest akurat taki poprzeczny, to trochę jest nie w myśl. Ja bym tutaj zrobił jakiś taki w koło idący na planie koła, jak w Magista Obra, ale tutaj na tych kołkach, jeśli sobie staniemy na palcach, to one znacznie lepiej kręcą się w trawie, jeśli nogą postawną akurat wykonujemy jakiś ruch. Dobrze. Na jaki Hypervenom Phantom 3? Prawdopodobnie jeden z pierwszych filmików takich opisujących wrażenia, umawiających wrażenia na świecie. Super sprawa, fajnie, że Nike mnie zaprosiło na premierę, przez co mogę Wam już zanim buty się pojawią w sklepie, a oczywiście pojawią się w footballsport.pl i będziemy mieli dla Was świetne zniżki, nie zapomnijcie mnie znaleźć na Facebooku i się o te rabaty spytać. Możecie już pomyśleć nad tym, czy jest to but dla Was, czy nie, jeśli byliście zwolennikiem Phantomów z racji tego, jak różne elementy gry wychodziły lepiej, szczególnie te długie podania, gdzieś tam takie, no to myślę, że Phantom 3 będą tylko usprawnieniem. Ja widzę ewidentnie, że jest to but w wielu aspektach takich, chociażby jakbym pomyślał, jak zrobić lepiej, to właśnie wpadłem na te rzeczy, na które tutaj Nike wpadło i będzie to but lepszy niż Phantom 2. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o rabatach na Football Sporcie. Mam nadzieję, że jak zawsze Wam pomogłem. Hej!